Stefan kardynał Wyszyński, zapiski więzienne. Do Komańczy przybyliśmy o godzinie 15:30. Na spotkanie wybiegła jakaś pani, która, jak się później okazało, przybyła tu dziś rano, aby uprzedzić siostry o moim przybyciu i przygotować mieszkanie. Wszystko było czynione w ostatniej chwili. Siostry były zaskoczone zapowiedzianym przyjazdem i w widoczny sposób zdezorientowane. Dość długo czekaliśmy na korytarzu, zanim się ktoś pokazał. Wyczułem, ile już musiały usłyszeć, skoro straciły tak zwyczajną w zakonie prostotę wobec przybywającego biskupa. Delegacja warszawska, złożona z mężczyzny i niewiasty, przybyła tutaj dziś rano i żywo interesowała się szczegółami mojego przyszłego bytowania w Komańczy. Wreszcie nadeszła jakaś siostra, która bez słowa przywitała mnie i poszła dalej. Minęło jeszcze kilka minut, mój towarzysz niecierpliwił się w widoczny sposób. W końcu nadeszły dwie siostry, z których jedna była przełożoną domu, dotąd mi nieznana. Wprowadzono mnie na górę do obszernego pokoju, w którym nareszcie pozostałem sam. Jestem więc ostatecznie w klasztorze, o którym od 2 lat głosiły komunikaty rządowe. Tym razem klasztor jest z prawdziwego zdarzenia. Obszerny dom prowadzący normalne życie klasztorne z prawdziwymi siostrami zakonnymi, które nie są więźniarkami i z własnym zakonnym trybem życia. Dowiedziałem się od sióstr, że dopiero dziś rano zjawiła się nagle przed domem Warszawa, z której wysiadło 2 ludzi i oświadczyli o moim przyjeździe. Oboje obejrzeli starannie dom, wybrali pokój na 1. piętrze, polecili go urządzić. Domagali się też urządzenia kaplicy, uporczywie dowodząc, że kardynał musi mieć własną kaplicę. Widocznie wyczytali o tym dość niedokładnie w kodeksie prawa kanonicznego. Siostry były tak jeszcze podniecone tym, co na nie spadło, że normalna wymiana zdań była bardzo trudna. Moi konwojenci zajęli się odżywianiem i wypoczynkiem. Przyniesiono moje walizy i kartony z książkami. Wszyscy panowie zachowali się grzecznie. Z zespołu Prudnickiego byli wśród nich komendant, pułkownik, jego zastępca, tak zwany Momo i nieznany mi konwojent. W aucie ciężarowym było kilku mężczyzn z Prudnika, których jednak nie rozpoznałem. Grudnia 1955 roku. W dalszym ciągu przeglądam prasę rządową, by zdać sobie sprawę z zarzutów formułowanych przeciwko mojej osobie. Najbardziej autorytatywna była wypowiedź Trybuny Ludu, podpisana przez Edwarda Ochaba, sekretarza Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, sobota 26 września 1953 roku, numer 268, pod tytułem „Kto przeszkadza w normalizacji stosunków między Kościołem a państwem?”. Artykuł jest napisany na tle procesu biskupa Kaczmarka, ale ostrze jego jest wymierzone we mnie. Gdy się zważy, że zostałem wywieziony w nocy z piątku na sobotę, a trybuna musiała ukazać się rankiem, można łatwo rozpoznać, jak wcześnie montowany był cały aparat policyjno-propagandowy. Tendencja artykułu jest widoczna. Za wszystko, co czynił biskup Kaczmarek, są odpowiedzialne, reakcyjne i awanturnicze elementy wśród hierarchii, które patronowały antyludowej i antypaństwowej działalności biskupa Kaczmarka i jego pomocników. Z artykułu można wyciągnąć następujące zarzuty pod moim adresem. Wywieranie przemożnego wpływu na działalność episkopatu, zdążającego do rozbicia jedności narodu, do skłócenia wierzących z niewierzącymi, do przekreślenia w praktyce zasad porozumienia. Dla kierownika episkopatu prymasa Wyszyńskiego podpisanie porozumienia było tylko manewrem zmierzającym do wprowadzenia w błąd rządu i opinii publicznej. Porozumienie traktowano jako parawan do zasłaniania wrogiej ludowi i narodowi działalności politycznej wymierzonej przeciw państwu ludowemu. Pomimo zobowiązania się do przeciwdziałania rewizjonistycznej akcji części kleru niemieckiego, kierownictwo episkopatu faktycznie nie zrobiło nic, aby wypełnić to swoje uroczyste zobowiązanie.
Prymas Wyszyński, zgodnie z życzeniem kurii rzymskiej, czynił wszystko, aby nie dopuścić do stabilizacji administracji kościelnej na ziemiach odzyskanych. Nie wyciągnięto konsekwencji kanonicznych wobec księży wiernych takiej działalności, to jest antypaństwowej. W procesie biskupa Kaczmarka prymas ani jednym słowem nie potępił przestępców, ani jednym słowem nie odgrodził się od wrogiej akcji amerykańsko-watykańskiej rozwijanej przeciw Polsce. Prymas Wyszyński w pierwszym rzędzie ponosi odpowiedzialność za sabotowanie i łamanie porozumienia, za faktyczną pomoc okazywaną zachodnio-niemieckim krzyżakom i anglo-amerykańskim wrogom naszego narodu w szkalowaniu i zohydzaniu Polski Ludowej. Grudnia 1955 roku. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i w Komańczy. Pragnę, Ojcze, wypowiedzieć to wyraźnie, boć wiesz, gdzie jest Komańcza i że ja jestem w Komańczy. Wola Twoja jest tak potężna, że skłania mnie do uznania w pełni tego faktu, że zdobywa sobie moją pełną uległość. Czuję nad sobą moc Twoją, korzę się przed nią. Nie chcę opierać się woli Twojej żadnym odruchem. Ty wiesz, Ty wszystko wiesz. Raduję się, że wola Twoja jest aż tak potężna. Na sobie mam dowód potęgi woli Twojej. Dobrze jest posiąść jeszcze jeden argument na rzecz Twoją, choćby się go zdobyło tak doświadczalnie. Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą. Choćby całe życie moje było jednym grzechem, ten jeden akt miłości oddaje mnie Bogu. Nie, nie jestem nędzą, jestem wielkością, bo miłuję. A miłość nie umiera. W rupieciarni mego życia znalazłem coś Bożego. To sam Bóg zagubił tę przecenną perłę. A chociaż leży ona w roli, w ziemi, w błocie, warto posiąść to błoto, by wraz z nim stać się panem perły. Ileż pereł leży w błocie? Jak wielką cenę ma błoto przez to właśnie, że odkryto w nim jedną, jedyną perłę. Wszak ludzie sprzedają wszystko, co mają, aby nabyć to błoto wraz z perłą. Jestem tylko błotem, ale w tym błocie Bóg zgubił perłę miłości. Nie mówcie mi już nigdy, że jestem nędzą. Nie mówcie tego nikomu, kto jeszcze umie miłować. Czerwca 1956 roku, sobota. W tym roku jubileuszowym 300-lecia ślubów narodu czuję, że powinienem być wraz z całym narodem, z moim duchowieństwem i ludem na Jasnej Górze, u stóp Twoich. To jest takie oczywiste, że pierwszy prymas, który rządzi Kościołem w Twoim znaku, Jasnogórska Pani, powinien być przed Tobą. Powinien sam powtarzać odnawiane śluby. A jeśli nie będę wbrew temu prawu mojemu, to już będzie jakaś wielka tajemnica, Matko, tajemnica Twoja i moja. Może jej nie pojmę, ale wystarczy, że Ty wiesz, czego potrzeba. Poddam się Twojej tajemnicy w pokorze. Chociaż sprawa mego zrezygnować mi jako prymasowi Polski nie wolno. Nie w swoim przecież tylko, ale w imieniu całego narodu występuję. Spraw, Matko, by tajemnica nasza nie pomniejszyła chwały Twojej w oczach słabych i nierozumiejących. Marca 1956 roku. Wielki Czwartek. Wieczysty Kapłanie, gorąco pragnąłeś pożywać Twoją Paschę z uczniami. Twoje gorące pragnienie jest tak bardzo kapłańskie,
wyrasta ze wspólnoty rodziny kapłaństwa, którego jesteś początkiem i źródłem. I ja pragnę pragnieniem męki kapłana, któremu też dałeś uczniów, ale pomimo tak gorącego pragnienia nie jest dana memu sercu kapłańskiemu ta pociecha, której z woli Ojca doznałeś w Wieczerniku. Tyś doznał ulgi, rozdając Eucharystię uczniom swoim. Moja męka kapłańska nie skończy się tak radośnie. Muszę ją przeżyć sam, bez współdziałania moich uczniów. Zda się, więcej wymagasz ode mnie niż od siebie. Tyś dał folgę swemu sercu. Ustąpiłeś przed potrzebą Twego serca. Ale memu sercu nie chciałeś i dziś pofolgować, chociaż już trzeci raz przeżywam swój straszny Wielki Czwartek. Wszystko można wytrzymać, ale w chwili prawdziwie kapłańskiej udręki, jak bardzo jest trudno. Ty wiesz, jeśli Twoja moc nie wesprze mej słabości. Nie lituj się nade mną, nie współczuj mi, ale patrz na moją mękę. Niech się już dokona do końca. To straszne. Ojcze, to straszne, ale widocznie potrzeba Ci mojej kapłańskiej męki. Nie podam moim uczniom Ciebie. Moja katedra prymasowska dziś bez biskupa, którego Duch Święty dla Kościoła pragnie. Tyś po Wieczerniku miał swój ogrójec. Mój wielki tydzień cały jest ogrójcem, raz jeszcze. Niech ta męka sługi Twego oczyszcza moich uczniów i powierzone mi owce. Nie szczędź mnie, nie żałuj, nie oszczędzaj. Października 1956 roku. O godzinie 9 rano zgłosili się do klasztoru w Komańczy wiceminister sprawiedliwości Zenon Kliszko i poseł Władysław Bieńkowski z polecenia Władysława Gomułki i wyrazili przełożonej nazaretanek życzenie rozmowy z prymasem. Po przeszło 15 minutach przyjąłem obydwu panów w rozmównicy na dole. Oświadczyli mi, że przybywają z ramienia towarzysza Wiesława dla przedłożenia pewnych spraw do rozważenia. Nowy sekretarz PZPR stoi na stanowisku, że konieczny jest jak najszybszy powrót prymasa do Warszawy i objęcia urzędowania. Przedstawili mi sytuację społeczno-gospodarczą kraju, jak również wewnętrzną i zewnętrzno-polityczną. Wszystkie te spostrzeżenia wymagają, by w kraju doszło jak najszybciej do pełnego uspokojenia. Władysław Gomułka uważa, że na odcinku stosunku Kościół-Państwo najwięcej niepokoju w społeczeństwie budzi obecna sytuacja prymasa. I dlatego zostali wydelegowani przez sekretarza partii, by usłyszeć zdanie księdza prymasa. Moja odpowiedź: jestem tego zdania od 3 lat, że miejsce prymasa Polski jest w Warszawie. Rozpatrzyliśmy sytuację od strony najpilniejszych potrzeb Kościoła. Po czym panowie udali się do wsi Komańcza, by specjalnym telefonem poinformować Gomułkę o wyniku rozmów. Wrócili na skromny posiłek, który spożyliśmy w rozmównicy. Siostry chciały dać lepszy obiad. Byłem zdania, że ma być zwykły, jak na co dzień.